To będzie taki dział retro recenzje. Tak się składa, że akurat jestem, nie mówi się po lekturze, nie wiem jak, po projekcji, tak? Po projekcji amatora Kieślowskiego. To jest taki film o gościu, który kupuje kamerę tylko po to, żeby niby filmować córkę i potem cała ta mania filmowania zaczyna się w nim mimowolnie rozwijać, więc w zasadzie też postanowiłem wrócić do historii i powiedzieć może co nieco, jak u mnie się ta mania rozwinęła. I sam się nad tym zastanawiam, dlaczego tak się stało, bo to nigdy do końca nie jest wiadomo. Wiadomo, pamięć ludzka jest zawodna. Jedyne co pozostaje to jakieś właśnie wspomnienia na taśmie filmowej, czy magnetofonowej, czy jakimś innym nośniku. No i to mnie właściwie doprowadza do mojego, ta konkluzja, do mojego pierwszego filmu. Chyba pierwszy film, tak mi się wydaje. Pierwszy taki samodzielny. Oczywiście wcześniej jako dziecko filmowałem kamerą taty gdzieś tam przy okazji, pomagając. Podejrzewam, że filmowałem, tak mi się wydaje przynajmniej. No a później tą samą kamerę to był VHS JVC. Bardzo dobra kamera wbrew pozorom. Ludzie się śmieją z VHS-ów, że przestarzały, że dziadostwo. Mnie się jedna rzecz w VHS-ach podobała, to był sensor CCD. I ten sensor ma to do siebie, że nie ma tej całej żerującej jakby klatki latającej, czy przez szater, tak? Po angielsku, przesłona, migawka. To co tak jakby efekt takiego, nie wiem, żelowania, pływania obrazu. Tego nie znoszę, tego nie nienawidzę, bo to jest coś kompletnie obcego dla mnie. Taki alien, tak? Ja jestem przyzwyczajony do starych filmów kręconych na prawdziwej kliszy, czyli albo 35 mm, albo 16 mm. A to coś to jest już coś zupełnie nowatorskiego, co pojawiło się później. A ten CCD, ten sensor jeszcze powiedzmy pozwala na taki w miarę normalny odbiór, który no nie ma w nim tej całej tej żelkowej struktury. Więc to były te VHS-y, filmowałem nią. Nakręciłem nią taki film na studiach jeszcze 2000, zdaje się, pierwszym roku, tak? Przynajmniej tam jest data na tym filmie, 2001, nie, 2002 to już byłem gdzie indziej. I jakoś było tak, że wybraliśmy się ze znajomymi z tak zwanego clubbingu w góry gdzieś na taką wycieczkę do jakiegoś tam schroniska. Nie wiem, czy to była Babia Góra, czy jakaś inna góra. No i tam miałem kręcić ten film. To znaczy ta kamera taty, ona już się psuła. Już wtedy nie była do końca jakby sprawna, jak ją dostałem. I w momencie kręcenia tego całego filmu popsuła się konkretnie, bo chyba tam padły akumulatory, a potem się kompletnie wyłączyła. I już nic nie nagrałem. I zostało z tego może kilka minut, nie wiem dokładnie ile tam materiału jakiegoś takiego wspomnieniowego z dawnych czasów, jak to jeszcze był świat w miarę normalny, no powiedzmy, przed internetem. No i że internet był, ale był jeszcze w takiej fazie prymitywnej, nie było YouTube'a, nie było Allegro, nie było różnych innych takich rzeczy, tych takich współczesnych, chyba też takich tych portali, gazet takich śmiesznych, z głupawymi newsami też nie było. Nie pamiętam dokładnie. W każdym razie to był ten pierwszy film. Wyciąłem z niego pewien element, stwierdziłem, że on jest niecenzuralny. Tym bardziej, że Arkadiusz, mój taki znajomy, pewnie by się, nie wiem, czy by się, pewnie by się nie obraził, jakbym to puścił, ale ale wolałem na wszelki wypadek wyciąć, prawda? Żeby nie było jakichś takich śmiesznych rzeczy, prawda? Z człowiekiem, żebym się urwał kontakt, nie wiem co teraz robi. Więc to już tylko zostało jako no, taka kopia z dawnych lat, wspomnień. No, to będzie pierwszy film. Obejrzymy go sobie. Mnie się osobiście on bardzo podoba.
nie wiem, ma swój styl. I ta kamera też robi swoje. Już później jak kręciłem na tych innych jakichś takich kameropodobnych produktach, tych tanich cyfrówkach, to już nie było to samo. I dlatego później wróciłem do VHS-ów i wtedy naprawdę mi się świetnie zaczęło tym pracować. No ale VHS-y poszły w odstawkę, jak właśnie kupiłem tą kamerę, bo pozwala mi na bardzo taką elastyczną możliwość manipulowania obrazem. W VHS-ie oczywiście tego nie ma, bo tam to wszystkie barwy są ograniczone, edytory też są takie, jakie są. Dlatego z tego VHS-a nie da się wiele jakby wyciągnąć, chociaż on sam w sobie jest interesującym medium. No i tyle. I teraz obejrzymy sobie bardzo fajny, śmieszny filmik z dawnych lat. Dobra, to jest... Przysnąłeś przycisk? No widzisz, przystała. Nagrywanie. No bo nie włączyłeś. A tu tak włączyłeś? Zobacz. Dobra, jest, cicho, bo jest nagrywanie. To jest Jarek. Jarek studiuje sinologię. No czasami. Czasami studiujemy sinologię. Przy okazji zajmuje się hodowlą rybek oraz... Zjadam je potem. Uprawą roli. Tak, zwłaszcza rybnej, tak. Bardzo dobrze. Ujęcie na żwirki. Ujęcie na żwirki. Wejście do akademika. Prawdziwe Alcatraz. Portierki są nieprzyjemne, nieuprzejme i przy okazji niedobre. To w zasadzie... A jadłeś je? Jeszcze nie, ale kiedyś spróbuję. Krzysiek! Nie macie? Nie mam, nie. W ogóle? Dlaczego? Nie powiedz prosić, bo ja za chwilę idę pod prysznic. Tak. Ale wiesz co, najlepiej, że ty, ale czy coś kurwa tu wystają? Kurwa, ale się nie wypuszczę. Teraz dopiero, kurde, no stary, z dwudniowe opóźnienie. Baterie mi wysiadły. Dla tego pana, po prostu cudnie. Jeszcze raz, jeszcze raz. Gdyby. Kurna, gdyby. Zobaczymy, już powiem. Gdoń białego, gdoń. Dawaj, dawaj. Lucyna, skujmie, skujmie. Arek, ciebie raz. Kujmie, kujmie. Lucyna, kujmie, kujmie. Gdyby ja tu czekam! I biała chusta, mój ci on, weź. Gejowska biała chusta musi być. Jaki system. Nie, musi być właśnie taka, wiesz, jak to w jego stylu, kurwa. Dobra, już. Cześć, będziemy go polewać, kurwa. Mój dziwon! Mój dziwon! Cicho! Dawaj, 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 wąt, 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 wąt